Okej, dobra. Tak więc on mnie chyba niczego nie nauczy, ale bronach na pewno mnie nauczy. Zobaczmy jeszcze, czy myśliwy, okej. To znaczy, że o, to się przyda. Porozmawiam. Okej. Wziąłem sobie upadek Kaladoru przez przypadek, ale spoko. Zobaczmy. Upadek. To słabe dusze, wszyscy zepsute bachory, takie ludzkie, polegają na nas w zakresie obrony. Od dawna było mi wiadomym, że Kalador musi zwrócić na siebie uwagę potęg. Moi towarzysze zatracili się jednak w wygodach i iluzji spokoju, który wręcz emanuje z tej ziemi. Powiem jednak jasno, Kalador padnie przed świtem. Jeden z nielicznych, którzy przeżyli bitwę. Miasto padło, a jego mieszkańcy nie żyją. Dwóch wojowników uciekało w góry. Nie potrafię stwierdzić, czy zdołali umknąć. Wróg zwycięży, było ich zbyt wielu. U szczytu potęgi zapomnieliśmy o naszych ideałach. Posiadaliśmy niemal nieograniczoną wiedzę, lecz nasze dusze były zagrożone. Muszę opuścić tę krainę. Będę się ukrywać aż do dnia, w którym Kalador znowu zostanie oswobodzony, będziemy mogli odnowić pradawne przymierze. Trochę nudne, moim zdaniem. Mogę wziąć sobie amulet? Dzięki. Niech zgadnę, będzie dodawał coś do myśliwych. Okej, to jest ten, który kupiłem od Yvette. Broń sieczna. Talizman myśliwego. Wow, alchemia, zastraszanie. Ale otwieranie zamków i wizja astralna minus 10. Okej. Broń sieczna. Jaką mam przy sobie broń? Miecze. To jest broń sieczna. Na razie mogę sobie założyć właśnie ten. Ale później, jak będę chciał jakąś skrzynkę, to po prostu go, jak to się mówi, zdejmę. Patrzcie, ukradnę mu kielich spod nosa. Dam radę? Czy nie mogę go? Nie, chyba się nie da. Dobra, porozmawiajmy z nim. Now that's a surprise. A stranger. Out here. What's your name? My name is... Shh! Did you hear? Something is rustling. You have to be damn careful around here. Is it dangerous here? Well, out here you have to have eyes like a hawk. There are beasts everywhere. So, a chap like you is a welcome change. Although, if there were no beasts here, I'd have no food on my plate. Only the big ones give me real trouble. We are after the same prey. This place is remote. Yes, and that's fine by me. The people in town make me tense. But here, living in harmony with nature, you can be at peace. Just a moment. Wasn't there a noise again? O Jezu, jakiś wariat. Aren't you afraid of the shadows? Why should I be? You think the thick walls of the citadel protect you better than my forest? But you are mistaken. The citadel is nothing more than a cage built of cold stone. Here, I know every path, every bush, and every branch. And if it comes to a fight, then I know I can rely on my boys. I have more confidence in them than anyone else. Okay. Tam było coś za złotousty 30. Wpływ 10. Złotousty 25. Złotousty plus 5. Amulet.
No, brakuje mi trochę tego złotoustego. W sumie mam trochę tej chwały, więc kliknę sobie. Dobra. Później to weźmiemy, w sumie może. So what is there to hunt here? Any kind of beast you can imagine. We've got everything from giant lizards to grave spiders roaming around here. But if you listen closely, you'll hear a very strange noise. Okay. Czyżby jakiś cieniostwór? What are you talking about? Maybe you'll run into it if you cross the waterfall to the north. It must be something big. I'd advise you to be very careful. Big yeah. Fucking creatures, just my thing. Really? You do realize they can tear a grown man to pieces, don't you? Don't expect hunting them to be easy. They are deadly in a pack. Okej, okay, wygląda mi to na jakieś zębacze. Dobra. Zobaczmy, co to da. A great hunter like you must do well. You are right. Observe the laws of the forest, and it will nurture you. Here, this is from the latest hunt. Keep it. Ząb i szpon, fajnie. Dobra, niech mnie czegoś nauczy w końcu, bo po to przyszedłem tutaj tak naprawdę. You're a skilled hunter. Teach me. What exactly do you want to know? Yeah. Skórowanie, wyrywanie pazurów, pozyskiwanie trofeów. How do I skin an animal cleanly? You take your tools and make an incision around the legs first. Once you've removed the skin from the legs with a firm tug, make an incision along the stomach. From that point on, all you need to do is pull and cut. The head can be a bit complicated, but usually you'll yield the same profit for the hide even without the head. Nice. Tylko czy ja mam jeszcze 1500 golda? To jest pytanie. 1283, fuck! No i co ja teraz zrobię? Jak to się mówi, shit happened. Będę musiał iść i coś sprzedać, ale nie mam szans, żeby to zrobić. What? Pozyskiwanie trofeów, no wszystko by się przydało. How do I extract magical animal trophies? That's a little more difficult. Look at the animal closely and consider which part of it is worth taking as a trophy. The rest depends on which part you have chosen. You must take care with trophies so you don't damage them. They lose their value very quickly. I don't have enough gold. No. Dobra, wiecie co zrobimy? Jak zarobić szybko golda? Wow, 110, na serio? Co on trzyma w tym kufrze? Naprawdę chyba coś drogiego. What are you doing? It's a dangerous. You better stay on the path. Don't worry about me. I won't. Oh, I suppose you know what you're doing. Dobra. Tu mogę trochę przerobić tego, póki mam okazję. No i tak. Trzeba wrócić, znaleźć jakiegoś kupca i po prostu zarobić tego golda. Dobra, w karczmie na pewno będzie jakiś kupiec. Tak więc lecimy. Tu był szybki teleport. Porter, you love me, don't... Hey, you! Oh, what are you doing wandering about here? You'll probably want to go to the tavern. Wasn't planning on it. Course you were. You didn't come all this way just to bugger off again.
I won't let you take the piss out of me, boy. 100 gold and you can be on your way. You'll get nothing from me. Listen, you little shit. I make the rules around here. And because you're acting like a moron, I've decided to raise the price. 200 gold, or I'll have you bite the dust. You can't be serious. This is my serious face. See it? Enough jabbering. Give me the gold. Nie ma takiej opcji. Go fuck yourself. You are just cruising for a bruising. Come here, shrimp. Get a move on. No chodź. No i kto jest teraz silniejszy? Jakiś pijak. Wow. Wow, połowa życia, na serio? Żegnam pana. All right. You win. What do you want? 200 golda. How long have you been the gold collector? Ever since the shadows made the area here unsafe. Everyone here drowns their worries in alcohol. And then I steal their gold. The demon hunters really don't like what you're up to here. Well, so what? Just because a few peasants pester you, they don't unleash the dogs. After all, they can't deal with every piece of crap. You should help people, instead of beating them up. And you should shut your mouth, because nobody wants to listen to your sermons. If you want to help people, be my guest. But don't talk too much, okay? Have you ever done an honest job? Where I come from, fleecing losers is an honest job. So keep your advice for someone else. Do you want to earn something? Of course. What are you suggesting? Ooh. Treser małp. Małpa może stać się prawdziwym złodziejem. Środki przeciwbólowe jakieś. Okej, okay. Na razie mi się stąd nic nie przyda. Dostał lanie. Szukam jakiegoś kupca. Of course I... Do you know what I'm lacking? I can't right now. I... Gold and diamonds. That's what ladies love to wear. Yep. Dobra, w karczmie na pewno będzie. Jakiś... Ha! Customers! If you're looking for somewhere to sleep, have any questions, or just want to relax, you've certainly come to the right place. Unless you're looking for trouble. I'm just passing through. Excellent. I knew all along you were clever. But tell me, how can I help you? How'd you like a big bag of gold? Ha ha! Who wouldn't want a big bag of gold? Hey, but a shot of my booze is worth almost as much. Okay. Show me your goods. Yep. Okay, 200 golda ponad muszę zdobyć. Przepis na tani bimber. To mi niepotrzebne. Sprzedaj. Język kość. Ząb to trochę więcej warte. No, ze 3. Troszkę tego. Zawsze sobie zostawiam trochę, bo to się może kiedyś przydać.
Łopata. Po co komu cztery łopaty? Trzy sprzedamy, jedną sobie zostawię. Tych dzbanków nakradłem dużo, ale one są bezwartościowe praktycznie. Noży też. Po jeden golda. Nie wiem, czy warto było się po nie schylać nawet. Miotła. Po co komu pięć mioteł? Pięć młotków. A, sorry. Cztery sprzedam. No, jeszcze trochę. Złoty kielich i tyle. Wystarczy, że sprzedam ze trzy. I już mam wystarczająco golda. I dobra. Porozmawiajmy sobie jeszcze z nim. What will one night cost me? If you can hold your liquor, nothing. There's no problem in that department. Not so fast. Anyone can talk big. First, you'll have to prove that you're a hard drinker. And you'll be hard-pressed to drink me under the table so easily. You're no match for me. Well, well. You're certainly sure of yourself. Let's see if you've got what it takes to beat me. But I'd like to give you the chance to make a fool of yourself. Just talk to me when you see me enjoying a beverage in the evening. And then we'll see if you're as good a drinker as you claim to be. And if not, you'll have to pay, just like the others. You know these parts, do you? What do you want to know? Mm-hmm. What's your take on the demon hunters? They're a bold lot, but they always pay the tab. They're led by a druid. The old beard's name is Eldric, but I don't see him much. I get on with them quite well. If it weren't for them, who knows whether any houses would still be standing around here. Dobra. Nie będę z nim gadał. Na razie... Właśnie. Chciałbym się dostać tu. I to jak najszybciej. Złota koniczyna. Nice. Klucz do kufra gracji. Stary klucz. Nieźle. O-oh. Chyba ten skok może mnie kosztować więcej niż tylko zdrowie, więc chyba będę musiał iść. No właśnie. Nie, będę musiał iść naokoło niestety. I innego wyjścia nie ma. Tak więc lecimy. Kupić tam ostatnią część, jak ja to nazwałem. Ostatnią umiejętność. To było chyba wyrywanie pazurów. Będzie można na tym trochę zarobić, na pewno się zwróci. Zawsze pamiętam, że w Gothicu warto było to brać. Skurowanie, wyrywanie pazurów. To były przydatne umiejętności. Dlatego teraz też je biorę. Tylko, że trochę daleka droga przede mną. Ale w sumie bestię wybiłem, więc... Nie powinno być aż tak źle. Tutaj. No i powoli zbliża się dzień, więc już nie będzie ciemno. Oj, no tak, oczywiście, zła droga. Wszędzie widać te zielone płomienie, epickie.
I'm going to crush a few skulls now. Dobra, wyskoczył, no to no w sumie dwa. No. No, na serio? Trzy? To już trochę za dużo. No, bo zaraz zginę. Nie, na szczęście kostuch mnie leczy, więc damy radę. Świetnie, już zdobywam jakieś odnóża, żuwaczki, gruczoł jadowy. Na pewno to wszystko się przyda. Będzie to można sprzedać. Albo zrobić może jakieś ulepszenia do broni. Nie wiem dokładnie jeszcze jak to działa. Dopiero jak się przyłączę do łowców demonów, to wszystko tam się będę powoli uczył. Dobra. You're a skilled hunter. Teach me. What exactly? How do I take the claws off an animal? That's done in almost the same way as the teeth, providing you have a suitable blade. Simply pull on the claws until they break free. If necessary, cut the soles of the feet and then lever the claw out that way. Mhm. Dobra. Wiecie co? Jeszcze się prześpimy. O ile tu jest jakieś łóżko. A raczej nie ma. Jedynie ich łóżka. Można to wykorzystać w sumie. O, jest wolny. No, oczywiście koszmar. Pył dusz. Co mam iść za głosem? Oh shit! Znowu jakiś demon. Dobra, śpij do rana. Dobra, mamy poranek. I wiecie co, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Jeżeli tak, to łapki w górę, piszcie komentarze. I jeżeli chcecie więcej informacji na temat moich filmików, czyli chcecie powiadomienia, to oczywiście klikacie subskrybuj. To wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Risen 3. Trzymajcie się i cześć!